Dlaczego współczesne ideały piękna mogą ci zaszkodzić? Czy od disco polo można się pochorować? I co ma wspólnego z tym rozregulowane solarium? Jest takie powiedzenie, z którym przypuszczam większość z nas się zgodzi. Piękno przemija, a tylko mądrość wzrasta. I choć jak się racjonalnie nad tym zastanowimy, to nie ma nad tym dyskusji. Starzejemy się, uroda zostaje przyozdobiona zmarszczkami, ciało słabnie, ale zdrowy i silny umysł potrafi wzbogacić nasze otoczenie nawet 100 lat i więcej. Dlaczego więc obserwujemy i często też bierzemy udział w wyścigu o wręcz kompletnie odwrotnym rezultacie? Podążamy za ludźmi pięknymi, ale niespecjalnie rozgarniętymi. Czytamy rankingi 100 najpiękniejszych kobiet czy mężczyzn, 50 najpiękniejszych aktorów czy aktorek. Nawet jeśli nie kreujemy, to wspieramy wyidealizowane wzorce. Przykład? Dlaczego w social mediach tak szybką popularność zyskują ludzie według kanonu śliczni czy seksowni, ale niekoniecznie mający dużo innych wartości do pokazania? Skąd taka popularność portali plotkarskich? Powodów jest wiele, a jednym z nich jest, jak wskazywał profesor Robert Cialdini w swojej bestsellerowej pracy Zasady wywierania wpływu na ludzi, że wykazujemy się znacząco większym zaufaniem wobec osób o relatywnie ładnych, symetrycznych rysach twarzy, odpowiadających naszym wyobrażeniom piękna. Do tego jeszcze dodajmy wpływ ubioru i otrzymamy znaczącą, sięgającą ponad 40% różnicę w powierzchownym odbiorze przekazu osoby zaniedbanej o odpychającym wyglądzie względem tej samej treści podawanej przez osobę wpisującą się w nasz kanon piękna. Spójrzmy więc na ten kanon. Jak wyliczymy sobie takie naturalne porady, które często powtarzamy, by opisać osobę zarówno piękną, jak i szczęśliwą, będą to ogólnie 4 rzeczy. Zdrowa żywność, dobry sen, dużo świeżego powietrza i czasu na słońcu, aktywność fizyczna. To jednak tyle, jeśli chodzi o nasze życzenia. Z kanonem jest zasadniczy problem, bo lista jest racjonalna, rozsądna, ale o kanonie decydują nasze emocje i podświadomość, a te wzorce mają zupełnie inne źródło. W naszej szerokości geograficznej, patrząc na taki kanon piękna, do którego dążymy, jest to taka przerysowana karykatura. Przepraszam za wyrażenie, niejako klony. Na przykład kobiety o tym samym stylu. Bardzo silny makijaż, farbowane włosy, zrobione paznokcie, dobra opalenizna. Większa, im lepsze były w cudzysłowie wakacje na Malcie. I mężczyznę o kwadratowej szczęce, z rozpiętą koszulą, opalonego, żującego gumę w sportowym samochodzie. Najbardziej przerysowanym przykładem, ale potwierdzającym głównonurtową regułę większości populacji, będą takie, siostry Godlewskie czy Doda u szczytu swojej popularności. Spójrzmy na klasyczne zdjęcia na czerwonym dywanie celebrytów przy okazji dowolnej premiery czy wydarzenia. I właśnie dzisiaj chciałem pomówić o tym kanonie. Nie bez powodu, ponieważ sam dołączyłem do ważnej akcji uświadamiającej Jasne jak Słońce. Ale o tym, dlaczego jest ona ważna, nieco później. Najpierw zarysuję tobie problem poważniejszy, niż mógłby się wydawać. Kanony piękna przez setki lat znacząco się zmieniły. I tak profesor Cialdini w XVII-wiecznej Belgii czasów Rubensa stwierdziłby, że to kobiety o znacznych krągłościach i pucułowatych buziach mają największe poważanie i wzięcie. W feudalnej Japonii kobietom miażdżono stopy i używano makijażu zawierającego porażające ilości sproszkowanego aluminium do otrzymywania białego koloru i ołowiu do cieni. Kanony piękna również znacząco różnią się geograficznie. Jeśli masz bujnie naturalne rude włosy i jesteś jasnoskórą piegowatą kobietą, w niektórych prowincjach Chin będziesz nie lada atrakcją turystyczną. Analogicznie w Indiach bardzo modne są kremy wybielające skórę, tylko po to, by wyglądać mniej jak Hindus, a bardziej międzynarodowo. I tak jak bycie rudym nie jest specjalnie niebezpieczne, tak znaczna otyłość u flamandzkich XVII-wiecznych kobiet mogła prowadzić do wielu problemów, o tyle kłopotliwych co wstydliwych, o których często się nie mówi, na przykład problemów z zajściem w ciążę, cyklami hormonalnymi czy po prostu obciążeniem organów wewnętrznych i szybszej śmierci na skutek chorób serca. Odwrotnie, anorektyczne współczesne modelki mogą mieć również analogiczne hormonalne problemy. Prymitywne metody robienia silnego makijażu nie tylko w Japonii powodowały kłopoty. Zatrucia ołowiem, aluminium, siarką czy ziołowymi specyfikami były codziennością np. w wiktoriańskiej Anglii. Obecnie makijaż nadużywany również wpływa szkodliwie na skórę, choć już nie zabija. Jak szkodzimy sobie więc współczesnym kanonem? Dlaczego może skrócić nasze życie? Powtórzmy tę listę. Skoro rozsądek mówi nam zdrowa żywność, dobry sen, dużo świeżego powietrza i czasu na słońcu i aktywność fizyczna, to w naszej popkulturze obserwujemy coś zupełnie innego. Antropolodzy nie mają wątpliwości. To, co dyktuje i pokazuje popkultura, wpływa na wyobraźnię i umysły nas wszystkich. Uprościć to można do takiej prostej zależności. Kobiety oczekują od swoich partnerów dokładnie takich cech, więc wywierają na nich presję. Mężczyźni analogicznie wybierają partnerki o specyficznych cechach.
Wszystko dzieje się podświadomie i w dużej skali, więc jako ludzie jesteśmy rezultatem właśnie tego schematu, tej mikropresji ewolucyjnej, którą najłatwiej wyjaśnić na podstawie rosnącego średniego wzrostu ludzi na przestrzeni kilkuset ostatnich lat. Kobiety preferują wyższych mężczyzn, wywierały więc presję selekcyjną i ci mieli przewagę. I tak przez kilkadziesiąt pokoleń średni wzrost od czasów bitwy pod Grunwaldem podniósł się o około 15 cm i ten czynnik mikropresji był jednym z głównych decydujących elementów, który za tym stoi. Jak więc wygląda nasz kanon u kobiet i mężczyzn? Spójrzmy na popkulturę, bo ta jest lustrem naszego społeczeństwa ze wszystkimi jego pozytywami i wadami. Popatrz na pierwszy lepszy teledysk najpopularniejszego stylu muzyki w naszym kraju – disco polo. Wokalista z włosami na żelu, hawajska koszula, solarium, drogie samochody. Kobiety za to opalone, szczupłe, wijące się wokół lidera zespołu, często po operacjach plastycznych. No dobra, jak myślisz, że wziąłem sobie na tapetę łatwy cel, disco polo, weźmy sobie drugi rodzaj najpopularniejszej muzyki w naszym kraju. Jaki? No hip-hop. Co widzimy? Wokalista cały w tatuażach, opalony, dobrze zbudowany ze specyficzną fryzurą i luźnymi ciuchami. Kobiety w mocnym makijażu, szczupłe, opalone, wijące się do muzyki, często po operacjach plastycznych i z dużą ilością tatuaży. Wszystko to z reguły w środku bardzo słonecznego lata, kojarzącego się z kąpielami słonecznymi na plaży. To samo mamy w popie i całej kulturze popularnej kształtującej nasze świadome i podświadome wzorce piękna. Przechodzimy do sedna problemu, więc zmieńmy ton całej animacji. Jeśli miałbym się ciebie zapytać, na co te osoby najprędzej poważnie zachorują ze skutkiem śmiertelnym, to jaka będzie twoja odpowiedź? Tutaj właśnie robią się schody, bo dla kobiet pierwszą odpowiedzią będzie rak piersi, dla mężczyzn rak prostaty i rak płuc. A dla obu płci kolejnym, najczęstszym nowotworem z rodzajów złośliwych jest nowotwór skóry. Więc jeśli rak płuc jest pozostałością po tym szkodliwym stereotypie prawdziwego faceta, kowboja, który pali fajkę podczas wykonywania męskich zajęć oraz po nieuregulowanym rynku tytoniowym za czasów komunizmu, to nowotwór skóry powinien być raczej specyficzny dla obywateli krajów z ciągle słoneczną pogodą i dla zawodów typu żeglarz czy osób pracujących na przykład w polu. A jednak jako zespół nowotwory skóry są w pierwszej piątce tych, z jakimi Polacy się zmagają. A mamy zaledwie około 50 słonecznych letnich dni średnio co roku. Nie ponad 200 jak Grecy, Włosi czy na przykład Izraelczycy. Nie mówię o tym z lekkim sercem i nie zaangażowałbym się w akcję jasne jak słońce, gdybym w swoim otoczeniu nie miał znajomych kobiet w wieku 40 i 50 lat po długiej batalii z nowotworami skóry. Nawet opiekunka mojego 2-letniego syna, pani w wieku 60 lat, zmaga się z powoli postępującymi rakowymi zmianami skórnymi. Jak się rozejrzysz w swoim otoczeniu, najpewniej znajdziesz kobietę z takim problemem. A jaki był tego katalizator? Było to niekontrolowane i niezabezpieczone przebywanie na słońcu oraz solarium. W naszej szerokości geograficznej taką opaleniznę pasującą do kanonów możemy uzyskać w 2, może 3 miesiące w roku. Poza tym pozostaje nam sztuczne światło promieni UV. Okazuje się podczas badań, że na przykład na terenie województwa łódzkiego 36% dorosłych mieszkańców korzysta z solarium okazjonalnie, a z tej grupy aż 41% osób kilka razy w miesiącu. Jeśli przenieść te wyniki na cały kraj, to statystycznie regularnie z solariów korzysta ponad 2 miliony osób. Wzrost zachorowań na czerniaka i inne nowotwory skóry według badań z roku na rok rośnie, w tym w grupie młodych osób korzystających z solarium przed 35 rokiem życia, gdzie regularne korzystanie z solarium zwiększa ryzyko tej choroby aż o 75%. Jak działa solarium i dlaczego jest groźniejsze niż przebywanie na słońcu? Na pierwszy rzut oka lampy emitujące promieniowanie UV niczym nie różnią się działaniem od promieni UV słonecznych, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jak to działa? Jednym z głównych powodów problemów skóry i szybszego starzenia się są właśnie promienie UV. W dużym skrócie przenikają one do skóry i powodują zmiany w DNA, czyli tzw. mutacje. Gdy ten proces się powtarza wielokrotnie, zwiększa się prawdopodobieństwo powstania specyficznych mutacji skutkujących powstawaniem komórek nowotworowych. Do problemu tego należy podejść statystycznie. Większa częstość opalania lub większa dawka promieniowania oznacza proporcjonalnie większe prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu. Dlatego też najlepszą metodą prewencyjną przeciwko nowotworom skóry jest po prostu krem do opalania. Żaden inny środek nie ochroni naszej skóry lepiej, równocześnie nie pozbawiając nas kontaktu ze słońcem i tylko nieznacznie ogranicza naturalne wytwarzanie witaminy D. Inna sytuacja jest właśnie w solarium. Słyszałeś może o zaleceniach, by nie wychodzić na słońce między 11 a 15 w bardzo ciepłe, słoneczne dni? Powodem jest nie tylko ryzyko udaru, ale również problemów skórnych. To samo ostrzeżenie dotyczy w szczególności młodych dzieci, których skóra jest bardziej wrażliwa na szkodliwe działanie promieni UV.
Sądzisz, że solarium jest bezpieczne? Nie bez powodu korzystanie z solariów przez osoby nieletnie zostało w naszym kraju zabronione w 2018 roku. To właśnie zdrowie dzieci jest najbardziej narażone na szkodliwe działanie sztucznego promieniowania UV. Zresztą w tak ciepłych krajach jak Brazylia czy Australia solaria są całkowicie zabronione z powodu epidemii nowotworów skóry. Czego się bać? Po pierwsze, przebywanie w solarium zwiększa ryzyko nowotworowych zmian skórnych, o których już wspomniałem. Po drugie, 1/3 solariów posiada rozregulowane lampy bez żadnego nadzoru technicznego, a to może narazić Cię na promieniowanie UV nawet trzykrotnie przekraczające dozwoloną normę, tworząc realne zagrożenie, które nie jest dostępne w naturze. Po trzecie, klienci często świadomie przedłużają pobyt w solarium, nie znając lub kompletnie ignorując bezpieczną dawkę promieni dla swojej karnacji. Po czwarte, solaria mają obowiązek dostarczać okulary z filtrem UV, jednak można łatwo zapomnieć o kremach z filtrem. Na co trzeba zwrócić uwagę? Z pewnością aktywności na słońcu bez kremów do opalania oraz krótkich, kilkuminutowych, dużych dawek promieniowania, jakie zapewniają solaria. To proste rady, które często wydadzą się błahostką, tylko jak to w życiu bywa, problemy lubią się nawarstwiać i po czasie zaskakiwać. Tak samo jak nie tyjemy z dnia na dzień, podobnie zmiany skórne odkładają się w czasie. Palenie powoli przestaje być synonimem luzu, wolności, męskości czy po prostu być sexy. Dużo obecnie poświęca się tematowi odżywiania, jednak problemem, który często się pomija, to będący bardzo wysoko na liście nowotwór skóry. Pora więc świadomie dokonywać wyboru. Po więcej informacji zapraszam do linku w opisie. Jeśli uważasz, że ktoś z Twoich bliskich może sobie szkodzić i nie jest świadomy ryzyka, wyślij mu ten film. I oczywiście rozumiem, możesz mieć dystans do kanonu piękna. Ale wyobraź sobie, jak miałeś lub miałaś 13 lat i jak bezrefleksyjnie wtedy wieszało się plakaty swoich idoli na ścianach. Chłonęło się wszystko, co oni tworzyli. Próbowało się upodobnić do ich wizerunku. To, że Ty najpewniej to rozumiesz, nie oznacza, że osoby w Twoim otoczeniu nie są zagrożone. Dobrze jest więc wiedzieć i działać. Czego Tobie życzę. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.